Super Express wita was serdecznie z Wyspy Owczych. Mam nadzieję, że słychać mnie. Wieje niemiłosiernie, chociaż mieszkańcy Wysp Owczych mówią, że to jest normalne, ale ja ledwo utrzymuję się na nogach. Może być z tym wiatrem problem podczas meczu Polska-Wyspy Owcze. My dla was tutaj jesteśmy, żeby pokazać wam Wyspy Owcze od kuchni. Jak to wszystko tutaj wygląda. Owce, piękne widoki, wodospady. Zobaczcie, jakie to jest wszystko tutaj cudowne. A ja próbuję, słuchajcie, utrzymać się w jakiś sposób na nogach. Wieje niesamowicie. Czuję się trochę jak taki reporter amerykańskiej telewizji, który huragan relacjonuje. Okej, Przemyk Ofiara, witam was serdecznie. Ruszamy zobaczyć razem z wami dla was te piękne Wyspy Owcze. Cześć. Jesteśmy w miejscu wizualnie absolutnie wyjątkowym. Tutaj jest taki zakręt, z którego sobie zjechaliśmy. Mocno spadzista droga w kierunku największego wodospadu tutaj na Wyspach Owczych. Ale zobaczcie, ten widok jest po prostu zapierający dech w piersiach. Woda obijająca się o wulkaniczne skały i przez wiatr wynoszona do góry. Wygląda to jak para wodna, która ta woda z gorąca jakby parowała, a to nie jest upał, to nie jest gorąco, tylko to jest wiatr, potężny wiatr, który ciężko się utrzymać na nogach tutaj w tym miejscu. Ciężko mi się mówi, wygląda to po prostu genialnie. Można to byłoby patrzeć godzinami na to. Problem jest taki, że no, nie można za długo ustać na nogach. Patrzcie i podziwiajcie. Jesteśmy w punkcie kluczowym obok wodospadu Mula Fosur, najbardziej znane miejsce w całych Wyspach Owczych. Leją się na nas strumienie wody, bo to wszystko obija się o skały. Jest to absolutnie must-see dla kibiców też, którzy przyjadą tutaj na Wyspy Owcze. No znowu trudno się utrzymać, powiem wam szczerze, na nogach. No ale idziemy dalej. Tam jest taka kładeczka, którą się przedostaniemy i pójdziemy sobie dalej w pobliże samego już wodospadu. Jesteśmy na kładeczce. Zobaczcie, tutaj jest potok, który płynie do oceanu. No tam jest wodospad i z tego wodospadu taka para wodna, przez to, że to wszystko obija się o wulkaniczne skały. No tu widzimy, stąd właśnie ten potok płynie. Wróciliśmy z wycieczki nad największy wodospad na Wyspach Owczych. Muszę powiedzieć, że wydarzenie dla nas to było wyjątkowe, bo totalnie wywiało nas stamtąd, wywiało, wymoczyło. Tak jak widzicie, garderoba jest zupełnie inna, no bo nas całych zmoczyło tam. Musieliśmy stamtąd uciekać, ale widok i to, co przeżyliśmy, było wprost niesamowite. Polecam wszystkim kibicom, żeby tam właśnie się wybrać. Co więcej zobaczyliśmy na Wyspach Owczych i co więcej nas zaskoczyło? No na pewno to, że jest zmienność pogody. Przy wjeździe do tunelu świeciło słońce.
a po chwili wyjeżdżaliśmy z tunelu, już lał rzęsisty deszcz, a zmienność pogody jest tutaj absolutnie co chwilę. Poza tym owce na każdym kroku, owiec więcej niż ludzi. Ludzi mieszka tutaj 52 tysiące, owiec 80 tysięcy, także owce tutaj rządzą, trzeba je przepuszczać na ulicy. Owce są tutaj no, znacznie ważniejsze od kierowców samochodów. To jest pierwszy vlog z Wysp Owczych. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nam podobało się bardzo to, żeby pokazać Wam, jak te Wyspy Owcze od kuchni wyglądają. Będą jeszcze vlogi, będzie ciekawie. No, jestem o tym przekonany. Spróbujemy jakiegoś jedzonka lokalnego, pójdziemy do sklepu, zobaczymy, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o zwykłe życie zwykłych farerów, bo tak na mieszkańców Wysp Owczych się mówi. Przemek Ofiara, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Widzimy się w okazji kolejnych materiałów nagrywanych tutaj na Wyspach Owczych, aż do meczu z Wyspami Owczymi. W czwartek będziemy tutaj dla Was mocno działać. Dzięki, cześć. We'll be right back.